Cześć, dzisiaj do mnie trafiły kolejny raz klapki Hermesy, w których kiedyś już dawno temu robiłem zerówki. Zerówki tutaj były Vibramy. Zobaczcie sobie. I te zerówki nadal oczywiście są troszeczkę przybrudzone, ale struktura ich w ogóle nie została zużyta. Tutaj klientka przyszła, żeby dorobić fleki, wymienić, ponieważ ta guma jest twarda, chciałaby coś bardziej kauczukowego i mocnego. Natomiast zerówki trzymają się jak nowe, co mnie bardzo cieszy. Oraz dostałem drugie, również Hermesy. I tutaj do wykonania będą zerówki. Też Wam pokażę. Tutaj widzicie taki rand pod skosem ścięty. Zelówki wybraliśmy takie z klientką. Zelóweczki to jest matowa satyna. Kolorystycznie będzie ładnie tutaj się prezentowała. No niestety podeszwa jest tutaj bardzo ostro ścięta. My też będziemy musieli to tak zrobić, podobnie jak to jest. Ciężko będzie jakoś to zeszlifować równo, ale mam nadzieję, że poradzę sobie z tym. A więc tak, obcasy to wiadomo, fleki trzeba stare usunąć i tą warstwę skóry i gumy. Równiutki obcas drewniany. Przy zdejmowaniu takich fleków, gdzie jest obcas, który można łatwo uszkodzić, nie można wbijać od razu kleszczy przy obcasie, tylko lekko gumę w połowie ścisnąć i spróbować, żeby ta guma się odkleiła i dopiero później w drugiej kolejności podważyć ją od dołu, już można chwycić i wtedy zdejmować. Ja teraz sobie to leciutko wyrównam, przeszlifuję i będziemy dobierać materiał. Już obcasiki są wyrównane, wyszlifowane. Chciałem Wam pokazać, niestety nie mam tutaj większej jakiejś ładnej płyty, ale zobaczcie, jak but stoi tak, widzicie? Przy obcasie jest lekko podniesiony. Dlatego, że jak dołożymy gumę, żeby on wtedy stał w miarę równo. Jeżeli by było to ustawione tak, że teraz bez fleka by był na równo, tak byśmy dołożyli obcas, flek byśmy dorobili, to on by się bardzo źle układał i by niewygodnie się chodziło. A więc teraz kwestia doboru materiałów. Z próbek, które mam, które używam z gum, muszę ocenić, oszacować, jaki materiał będzie najlepiej kolorystycznie pasował. W tym przypadku najbardziej pasuje ten. To jest akurat nie Vibram włoski, albo francuski, albo francuskie topy. Ja myślę, że pierwsza opcja w tym przypadku, czyli ten Vibram, lepiej będzie się prezentował. To szukam. Gdzie mam tutaj Vibram? Muszę dociąć z płyty. Widzicie? To jest dobrej jakości płyta. Najlepsze nożyce do cięcia. Ja zawsze jeszcze końcówki obcinam. Jak to przy brzegach mogą być jakieś niedociągłości.
Teraz wystarczy to posmarować klejem, odczekać i przyłożyć. Teraz wybieram klej, który to przyklei obcasy. Wpadła bomba do piwnicy. Ten klej będzie najlepszy. No to smarujemy. A więc już możemy przykładać fleki wycięte do obcasów. Klej musi być tak dosuszony, żeby palec się nie kleił do tego. A więc przykładamy w tym miejscu, jakim chcemy. Ja teraz zawsze to przed dociśnięciem pod prasą sobie obcinam, ponieważ ja to tnę nożycami. Jeśli bym to docinał już po prasowaniu, to mogłoby się coś tam jeszcze naruszyć. A teraz jeszcze ten klej nie jest tak mocno spójny z obcasem, to mogę to śmiało zrobić. Leciutko tutaj opukuję to. No i daję pod prasę. A więc to jest to. Najbardziej popularną usługą, jaką się wykonuje, to są właśnie, tak jak tutaj, dorobienie fleków. A więc moim zdaniem trzeba było zadbać o to, żeby ta usługa była zrobiona jak najlepiej. No bo to jest taki nasz chleb. Dorabianie fleków, obcasów z gumy, to jest tak jak dla piekarza chleb, to jest podstawowy produkt. Dlatego tutaj zadbałem, żeby jednak docisk był bardzo dobrej jakości, mocny, stabilny. Nie pozostawiam to tylko na opukaniu młotkiem i wbiciu ewentualnie gwóźdków. Tak więc to trzeba na jakiś czas zostawić. Wystarczy minutka spokojnie i już będzie dociśnięte. A więc tutaj już są mocno przyklejone te fleki. W międzyczasie jeszcze mi się trafiła tutaj na Cito naprawa. Zawsze staram się, żeby wszystko było idealnie przyszlifowane. Nawet jak coś na szybko robię, a więc tutaj będziemy teraz też to dalej szlifować. Pierwszy obcas zabezpieczony. No i możemy szlifować. Ok, obcasiki doszlifowane. Zobaczcie sobie, że ładnie naprawdę wyglądają. Myślę, że tak wyglądające obcasy po dorobieniu nie rzucają się jakoś w oczy, będą mocne, będzie się dobrze w nich chodziło i klientka będzie zadowolona. Ja teraz zajmę się robieniem zelówek w tych butach. Mam przygotowane buty, zelówki, tak jak wspominałem wcześniej. Zawsze z takimi butami to jest troszeczkę więcej zabawy. Ponieważ wiadomo, żeby nic nie uszkodzić, nic się nie zabrudziło. Nie są to zwykłe czarne jakieś kozaki, czy łynka, na których nie, to są delikatne buty, na których naprawdę jakaś drobna ryska, drobny zadzior, jakieś zanieczyszczenie może być bardzo widoczne. Więc musimy sobie zadecydować, odkąd ma iść zelówka. Trzeba jeszcze mniej więcej sprawdzić dwa buty, ponieważ samo sugerowanie się tutaj tymi nadrukami, stemplami, no czasami to może też być nie w tej wysokości, co w jednym bucie, a my chcemy, żeby te zelówki były równo. Tutaj niestety zawsze trzeba naciąć. Ten rowek później jeszcze go trzeba dopracować, jak już tutaj będzie zdrasana ta powierzchnia na zelówce. Ten rowek jest wstępnie zrobiony, tam jeszcze trzeba go troszeczkę pogłębić po środku. Zobaczcie, chodzi o to, żeby zelówka zlicowała się tutaj
równo z tym mniej więcej, żeby nie było jakiegoś takiego przeskoku, że się zaczyna zerówka. A więc resztę trzeba tutaj delikatnie zeszlifować. Teraz mam tutaj już but na kopycie. Ja sobie zawsze mam swoją taką skórkę mięciutką i zawsze podkładam. Teraz muszę dopasować tutaj zelówkę i resztę dociąć ręcznie. Wycięte na zelówkę, zobaczcie, prawie idealnie tutaj dolega. To musimy sobie sprawdzić brzegi, czy nie ma żadnego załamania, czy zelówka nam będzie dobrze dochodziła. Zelówka też nie jest idealnie nigdy równa, więc warto sobie takie miejsce znaleźć, gdzie ta zelówka najlepiej nam dolega. To jest włoskiej produkcji guma. Ona ma 1,2 mm zelówki tutaj mam przygotowane. One są odtłuszczone. Skóra tutaj jest wyszczotkowana. Jeszcze raz sprawdziłem, czy wszystko jest gładko dolega. No i co teraz? Kleimy. Teraz dobieramy odpowiedni klej i smarujemy. A więc NDUE robię. O, jest. Tren. Najlepszy klej do klejenia tego typu rzeczy. Nie wiem, czy to wy widzicie, ale chyba nie. Klej bardzo ładnie się wchłania w tą skórę. Ona jest dobrej jakości. To już mogę powiedzieć, fajnie się to będzie kleiło. Wszystko jest doschnięte. Teraz najważniejszy moment. Czyli trzeba przyłożyć zelówki do butów. Okay. Do takich rzeczy mam specjalny młotek. Tym młotkiem nigdy żadnego gwoździa nie wbiłem. On służy tylko do gładzenia skóry, do delikatnych rzeczy. Tak jak tutaj trzeba przycisnąć zelówkę. O. Mamy przyklejone zelóweczki. Ja jeszcze sobie tutaj troszeczkę szybciutko poobcinam, ponieważ ja to daję pod prasę, a nie chciałbym, żeby nadmiar zelówki przykleił mi się gdzieś tam do boku, do cholewki, a później ślad zostanie. I tak spasowane tutaj. Idę z tym pod prasę. Tego wam nie będę pokazywał. Wiecie, jak to prasa wygląda. Poduszka dociśnie, napompuje się i tyle. No i moi drodzy, buty już są prawie skończone. Ja je tutaj jeszcze leciutko troszeczkę taką woskową pastą potraktowałem tutaj te obrzeża, tak jakby w razie czego gdzieś tam było coś minimalnie przyhaczone podczas szlifowania, to żeby to tym woskiem zabezpieczyć. Pokażę już wam, jak one się prezentują. Kolor jest bardzo zbliżony do oryginału. Jak później tutaj leciutko to wypoleruję, te boki, to myślę, że będzie bardzo ładnie się prezentowało. A więc Hermesy już są gotowe. Zobaczcie sobie zelówki. Takie cieniutkie zelówki zabezpieczą bardzo dobrze podeszwę skórzaną przed zniszczeniem. Jest to guma cienka, ale sztywna. Do podeszw
skórzanych, raczej takie kauczukowe gumy miękkie nie są wskazane. Ona musi być lekko sztywna, żeby od samego początku dobrze zabezpieczała tutaj buta. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, że zobaczyliście, jak się naprawia takie buty. No może nie naprawia, bo one nie były zepsute, po prostu klientka chciała, żeby nowe zerówki podzelować gumą, żeby skóra nie uległa zniszczeniu. Bo wiadomo, jak skórzana zerówka, ona nierównomiernie się zużywa. Czasami może szybko się uszkodzić na większą głębokość i wtedy już jest problem. Tutaj zachowamy naturalny wygląd butów. Minimalnie to tylko troszeczkę widać, że jest inaczej. Jeżeli popatrzymy od spodu, to faktycznie ładnie wyglądają. Myślę, że klientka będzie zadowolona. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas, za uwagę. Napiszcie może komentarz, czy Wam się podobał ten film. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.